Dzień dobry. Tu garncarz Maciej Benhakeber. Zbliża się Wielkanoc. Każdy garncarz powinien z tej okazji przygotować sobie jajka. Ja również zrobiłem kilka garncarskich jaj. Za chwilę wyciągnę je z pieca. Pierwsze jajo zostało wykonane techniką rycia powierzchni. Jak widać, wyszło dobrze. Znak garncarza Macieja Benhakeby. Zobaczmy inne. To też chyba wyszło dobrze. To jajo zostało wykonane techniką z grafitu, która polega na tym, że po pokryciu powierzchni garnka czy ceramiki warstwą angomby albo szkliwa ryjemy w tej angobie lub w tym szkliwie i powstają takie wzory. Poprzez miejsca wyryte prześwituje czerep naczynia. Zobaczmy trzecie jajo. To jajo również zostało zrobione w technice z grafito. I jak widać, wypalanie również się udało. W ten sposób udowodniłem chyba, że niekiedy warto wypalić sobie jajka. Do zobaczenia.